Hej, hej widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry FFS22. O, dobra. Nie wiem czemu ja tak musiałem się długo wysławiać. Z serii alpejskiej nie będę kontynuował już tamtej, bo słuchajcie, stwierdziłem, że mam kurwa za dużo tych serii. Serio, co ja miałem, słuchajcie, jakie ja miałem serie, których. Czego jeszcze niektórych w ogóle tam nie grałem, no. Dobra, co tam było? Amerykańska seria, ta nowa, którą właśnie już. No, nie. Nu. Polska, i ta druga Polska, która już nie ma w nazwie tego, że jest Polska, też jest tak samo, bardzo Polska. To co tam jeszcze jest? Tam było jeszcze chyba, że i chyba ta jeszcze i farma na odludziu, więc tak, słuchajcie, to jest, daje mi to 6 serii, więc słuchajcie widzowie, trzech z nich się, kurde, dlaczego mi się kierownica sama skręciła? Dobra, udajmy, że to się nie stało. Daje mi to 6 serii i trzech będę musiał się pozbyć. Serio, no, znowu, kurde, to chyba coś nie tak z tym ciągnikiem. Może sobie ten psichód włączę, nie pamiętam jak to się, kurde. Ej, jak. Kurde, dobra, sterowanie mi tu pokażcie, bo czekajcie. O, toggle steering mode, rear. O, nie, w tą, nie w tą. O, w tą. W tą i. O, będę z tak jechał, dobra. Już mi. Oj. Wsteczny wrzuciłem jeszcze przy okazji. Czekajcie, o. Ta, o, czekaj. O, kurde, jeszcze gorzej jest. Dobra, zostańmy przy tym. No i co? No i tak, już wiem, już przed odcinkiem się zastanowiłem, których chcę się pozbyć. I na pewno się pozbędę tej nowej, to już wiecie, czy to już zostaje mi 5 serii. Pozbędę się też amerykańskiej. No więc już tylko 4. I trzecia, jakiej się pozbędę, to będzie odludzie, bo poza odcinkiem na tym save'ie zrobiłem coś naprawdę. Uff, coś takiego, no po prostu. No po prostu pomalowałem sobie wszędzie taką teksturą zaoranego pola, a to strasznie było drogie i pieniędzy nie miałem już na nic po prostu, a tam miałem magazyn budować i ciekawe kurde za co, jakie pieniędzy już bym na to nie miał. Dobrze, kończymy już, bo to była, mi się nie chce, no ja tak mam, że jak już coś zrobię takiego, co mi zepsuje save'a, no to po prostu mi się nie chce na nim grać i z tą serią też tak będzie najpewniej. Chyba, że będę musiał zrobić czwartą generację, jakby nie generację, nie, inaczej to nazwijmy, czwartą odsłonę od ludzia. Były już pierwsza, druga i trzecia. To była właśnie ta, które w ogóle się nie zdążyły rozkręcić i już były zakończone. No ale mi się już nie chce czwartej odsłony od ludzi robić. Zrobię chyba naprawdę inną może serię jakąś na tej mapie, ale naprawdę chyba już nie, to nie idźmy w to, dobra, już nie chce mi się serii na No Man's Land już robić. Nie chce mi się robić serii na mapie, na które są tylko drzewa, jakieś tam trawy i kurde, no nie, to jest. Nie wchodzi to w grę w ogóle. Czy ja tam mijaka zostawiłem? Nie wiem. Jakby ja jestem uczulony na takie małe mijaki nawet. Ale dobra, nic tu nie ma. Dobra, zmarnowałem czas, ale dobra, okej. Siejmy sobie dalej. Mamy tutaj dużo jęczmienia do zasiania. O właśnie, zapomniałem wam coś pokazać.
Ostatnio wam pokazywałem maszyny, to tu było... W ogóle czemu ja mam wymagane wapnowanie włączone, a tu nie chcę, bardzo bym nie chciał akurat. Dobra, Lime Required, o, i fasty włączę. Po czemu by kurde niby nie... O, już tutaj z daleka to widać. Kombajn zmieniłem, bo jak zobaczyłem, że to pole będzie no takie duże, no to chyba tym farem M66, no to chyba bym tego nie obrobił za bardzo. I no, nie, no to by był no za mały, nie? No więc zmieniłem, no postanowiłem, że z takiego kupię klasa dominatora, no. Takiego klasa dominatora 85, moim zdaniem bardzo fajny. No kurde, no serio, no nieźle on jest wykonany. O, a jeszcze pokażę wam go w sklepie może. Zmarnuję wasz czas na pokazywanie go w sklepie. Aż dobra, dobra, to możecie sobie go pobrać i se sami zobaczcie, bo kurde, mi się nie chce wam tego pokazywać. Dobra, no pobierajcie go, on jest na konsolach dostępny, co możecie się domyślić po tym, że go mam, no bo gdyby nie to, to bym go nie miał jak pobrać, nie? Prawda? No. Dlaczego Ursusów nie ma na konsolach? Bo Giants nie mają na nie licencji, tylko kurde... Jak nie mają na nie licencji, to czemu ktoś nie zrobi ich, no, jako Lizard, no, jak się, po prostu, że jak wchodzicie w marki, to nie ma czegoś takiego jak oddzielna marka Ursus, no, bo jak nie mają licencji, no, to wiadomo, chyba tam prawa autorskie, czy coś takiego, nie wiem, nie znam się kompletnie na tym, no, to, ale to można chyba jako Lizarda dodać, nie, no, bo patrzcie, jakie Belarusy, no, to bez... jakiegokolwiek problemu tutaj weszły, nie? Jako Lizardy na konsole. No, albo takie Władki, no to z nimi było dokładnie tak samo, no to kurde, gdzie jest z Ursusami problem? Jeszcze w ogóle pomijam fakt, że na tamte i tamte nigdy nie było oryginalnie, Giants nie miał licencji chyba, na Władimirę i te Belarusy. Nie chcę was skłamać, ale mi się tak wydaje, że nie mieli chyba nigdy. Tak, nie mieli, no nie mieli. Chyba, tak. A, no Ursusy, no to już mieli. Było DLC do 13. Dodatek Ursus, a jakby tego było mało, to jeszcze jeden, nie pamiętam jak on się nazywał, ale to był ten jeden z tych takich, tych... No takich, no wiecie, których, no ten w 15 był oryginalnie w grze. Oczywiście grałem w 15 na PS3, to nie było go. Tam prawie nic, bardzo dużo, że no na pewno tam po prostu dużo nie było rzeczy na konsolach w Farmingu 15. Ej, to może dlatego. Ty, kurde. No ale w jakiś tam sposób zawsze był do tego dostęp. No, no ale nie wiem jak to tam działa, może mod... Aha, no przecież nie pomyślałem, to nie jest w sumie sprawa Giantsa też. Tylko moderów, no ale to właśnie czemu im się nie chce i w ogóle... Chyba niektórych, z tego co mi się wydaje, to jeszcze w ogóle niektórzy moderzy dodawali kiedyś te ciągniki piękne w 19 chyba były na konsolach od tych modelów niektórych, którzy teraz zamiast dodać je na konsolę na Mod Huba, to sobie wymyśli, że nie, to damy to na kuźwa LS Portal, gdzie tego nie będziemy mogli ten pobrać. Kurde, znaczy nie wiem jak to tam działa, może to nie jest tak, że tak po prostu można sobie udostępnić, ja nie wiem jak to tam jest znowu z tym, jak to tam działa, no ale... Może jakby Riot Gameplay zrobił jakieś, a raczej nigdy nie zrobi, bo on robi tylko mapy. Zrobił Riot Gplay chyba to się mówi, kurde. Ja mówię Riot Gameplay na niego, no ale dobra.
Jakby zrobił jakiegoś Ursusa, to by chyba mógł na konsolę wypuścić, bo mapę wypuszcza. Mapy swoje to on wypuszcza. To nie wiem. Jakby zrobił, no ale nie zrobi, no to jest prawie niemal pewne, no. Chyba, że kiedyś by mu się chciało, no ale dobra, no to no zrobienie moda, no to nie jest nic łatwego tak naprawdę w ogóle. Nie? I sam o tym wiem, bo się ja nigdy nie uczyłem i to ja tak tylko mówię, że to mi się wydaje tak, że to nie jest nic łatwego i chyba nie jest. Jakichś moderów zaawansowanych muszę się zapytać, ile się uczyli do tego i odpowiedzi nigdy nie uzyskam na to pytanie, no ale trudno. No bo te zetory z ciężkiej serii były w 15, ale w 19 na konsolach. Te zetory z ciężkiej serii. Mówiłem o Ursusach wcześniej, ale teraz przejdziemy do zetorów. Te Ursusy chyba też były. Nie wiem czy jakiego on tam autora były. I tam był jeden od Kasztana, który teraz no, udostępnił jakieś zetory nie na konsolach chyba. Chociaż nie wiem czy to te takie zetory to chyba jego były, no nie, bo ja u jednego youtubera widziałem przecież, że on tam mówił, że to jego było, no chyba tak, no. Że cały czas mówię, jakiego, kurde, no nie, no co ten ciągnik odwala, znowu kierownica mu się sama skręca. I to tylko w tym ciągniku mam ten problem. Chciałbym to też, bardzo bym chciał to też podkreślić. No o, znowu kurde, no i znowu mijaka zrobiłem przez to. Kurde, jakie to jest denerwujące. Ojejku. Chyba jakiś błąd jest tego ciągnika. Albo z moim padem jest coś nie tak. Cicho, cicho, cicho. Widzowie, mama wpadła mi do pokoju, przepraszam, już wszystko pod kontrolą. Udawajmy, że to się nie stało. Ja pierdzielę. Ej. Nie wiem, to jest błąd mojego pada, czy tego potworka, którym sobie teraz jadę. Chyba tego potworka. Wsiadam do innych, jadę innymi. Kurde, takich problemów tam nie ma akurat. O, kurde. Jest to denerwujące. No i trawę stąd. Nie pamiętam, czy siano tu zebrałem stąd. Krówką nie miałem jak dać oczywiście, bo one już tylko, bo oni tam trawy nasypałem już pełne to mają. Pełne koły, korytko mają, pełne już od tej trawy. Szczepa za odcinkiem kury kupiłem, no znaczy na razie to tylko dla tych kur, ten kurnik na razie, taki malutki strasznie, ale sobie kupiłem, taki fajny. Taki, żeby mi się na tym gospodarstwie zmieścił, nie, bo... I żałuję, że go postawiłem tam, a nie tutaj, kurde, a tutaj to by się zmieścił chyba większy nawet. Ja wam tylko wszystko wam pokażę, jak to wygląda. Poza odcinkami to ja tutaj serio porobiłem, że... Czy... A, tu bronę mechaniczną odstawiłem w ogóle. Dobra. O, dałem sobie go tutaj, a teraz, do teraz żałuję. Znaczy teraz zacząłem żałować, bo tak sobie o tym pomyślałem, że mógłbym dać kurde tutaj i tu by się nawet chyba taki zmieścił.
Nie, bo ja mam not enough money. Czekajcie, pożyczkę weźmiemy, to będę już miał enough money. O, enough money. No, nie wiem, nie wiem jak to się czyta. Miałem na angielskim, ale skąd ja mam to pamiętać, jak to się czytało? Patrzcie, o, to by idealnie by to weszło. Patrzcie, o, no. No i dlaczego? Ja taki, dobra, ja to spłacam już, bo ten. O nie, pracowniku, ja ciebie nie chciałem. O, jeszcze kurde ten. Se, kurde, przejechał. Zobaczcie, dopiero teraz to zauważyłem, że on ma na dole między kołami tylnymi a przednimi rurę wydechową. No musi gdzieś mieć, no. Ale dopiero, że chyba to się tak bardziej fachowo nazywa tłumik, a nie rura wydechowa, chociaż nie wiem. Ja się tam nie znam na tym, rura wydechowa mówię, bo tak. Spokojnie, spokojnie, dobrze, dobra, czyli, że już wiem, dobra, że muszę, chciałem, serio, kurde, no mnie to zaraz tak, serio, się tak denerwuje teraz, strasznie mnie to denerwuje, jak mi to tak się skręca w losowym momencie, kurde, sama kierownica się skręca. Skręca, no nic. Pewnie niedługo mnie to tak wkuzi, nie coś innego, bo żeby nie powiedzieć czegoś innego, to wkurdzi, że od kurde, nie od tego takiego drugiego słówka, nie? Że pewnie tak mnie to zaraz wkurzy, o, mogłem tak powiedzieć, no prościej było, że chyba tego pada przez okno, tego padzika, na którym sobie teraz tak fajnie, pięknie gram sobie, wyrzucę przez okno, więc chyba zawsze przed odcinkami, gdzie będę coś robił tym oto ciągnikiem, będę musiał zażywać jakieś tabletki na uspokojenie. Myślę, że to będzie bardzo. Bardzo mi to pomoże, a to teraz akurat mi to dosyć pomogło. W sensie nie te tabletki, bo ich nie zażyłem. Tylko chodzi mi o to, że no, kierownica się skręciła sama, bo widzicie, bo mnie skręciło w kierunku pola. I se tak pojechałem. O, fajnie. A teraz znowu. Teraz no, o, teraz to już akurat nie było fajne, że tak się stało, kurde. No i. Albo to jest błąd mojego pada, w co wątpię, bo jak jeżdżę innymi ciągnikami, no to mówiłem, tak jak mówiłem, tak nie ma. Albo, i to jest prawie pewne, wina tego ciągnika, nie błąd, powiedziałem błąd pada, wina, chodziło o to, tego ciągnika. Więc ja mam, odrażając do was prośbę, jeżeli, a to jest wina tego pierdolonego wypierda. No bo tak go tylko można nazwać, kurde, a teraz też bym sam skręcił, nie wiem dlaczego, chyba się mi tak spieszyło na tym, żeby tutaj zakręcić. Proszę was, Giantsi, naprawdę tą kierownicę, żeby to tak, naprawcie ten błąd. Kiedy to DLC było wydane? No na pewno, chyba nie 1 kwietnia, nie? No to po co mieli nam takie żarty robić? Jak będziecie jakieś DLC 1 kwietnia wydawać, to weźcie wtedy może jakieś takie, dodawajcie, kurde, róbcie takie akcje, a nie kurde, jak jakiś poważny, kurde, jakiś poważny płatny dodatek robicie, który w ogóle kiedyś zupełnie indziej jest wydany. Nie pamiętam, bo to kurde chyba było w maju, nie w maju. Nie w maju, w czerwcu. W czerwcu? Chyba tak, no nie? No skąd ja to mam pamiętać? Bo po angielsku tam było napisane, że July. July to był czerwiec, czy...
No to nie, to był dżun w takim razie, to był czerwiec. No, nigdy nie mogę tego zapamiętać, słuchajcie, jak jest czerwiec, a jak jest lipiec, bo po angielsku, bo... No bo to jest tak samo jednak, prawie, że tylko jest dżun i dżulaj. Ja tego nigdy nie mogę zapamiętać, bo to tak podobne, to jest takie podobne, serio. Ja tak gadam, a zaraz się okaże, że mam mikrofon wyłączony. Nie, no żartuję. Na pewno nie. Na pewno, kurde... Dobra, włączony jest, hihihi, ale dobrze. Tak ma kurde być. Cyk, 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 dobra, o, dobra, ostatni przejazd. I widzowie, koniec. I miałem coś mówić jeszcze. Powiedzieć mam, coś miałem. Ej, brona mechaniczna. I teraz to wszystko tylko zwałować zostało. Chyba też tym ciągnikiem, bo ma podwójne koła. Jak się takie rzeczy robi na podwójnych kołach, to fajnie wygląda. I dlatego uważam, że powinienem to robić tym ciągnikiem. O, bo tu chciałem użyć jeszcze, wiecie, brony mechanicznej, ale ona tak niezbyt. Poza odcinkiem próbowałem to zrobić broną mechaniczną. Tylko był z nią... Kuźwa. Był z nią taki problem, że... Wtedy tak normalnie się kierownicą obracać, skręcać się kołami nie dał. O, jestem właśnie na tą bronę przełączony, więc... O, a teraz na siewnik, dobra, to odczepmy sobie może najpierw siewnik. Nie wiem w ogóle, gdzie ja mam taki tak zwany rozsiewacz do nawozów. Będę musiał chyba... Kurde, po całym gospie pojeździć i go poszukać. To odkładamy chyba... A już właśnie wiem, co wam miałem pokazać. Patrzcie, tutaj te koła mają to 3D, w 3D nie, te zrobione. Nie wiem, jak to się bieżniki chyba nazywało opon. A tu ma w 2D, kurde. O, patrzcie. To się chyba nazywa fototekstury. Się chyba fototekstury nazywało. Chyba, że to nie, no to się tak, no to są foto chyba tekstury, nie? Jak takie 2D coś jest. Nie, nie wiem, tak mi się coś wydaje. Nie. I gdzie ja wcisnę chwastownik? Bo muszę go kupić, bo sobie włączyłem chwasty. O, no, dobra, weźmy sobie wał i... I się pożegnajmy, by ten film za długi nie był. Chyba nie jest. Czekajcie, a... O, dobra. Dobra, tylko przednie koła skrętne. A teraz tylko tylnie. O, chyba tak jest lepiej. W sumie tak jest chyba lepiej, jak są tylko tylnie, a nie tylko przednie. W tym odcinku będzie tyle, ja to poza filmem zrobię, widzowie, bo to by już za długo trwało. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało jednak, nie? Widzimy się w kolejnym odcinku, no z tej serii to będzie najbliższy film właśnie, bo tak jak mówiłem, 5 kolejnych musi być z tej nowej serii, a ta była nową, prawda? Ale nie kontynuowałem jej, więc muszę nadrobić teraz, nie? Więc trzymajcie się, widzowie, miłego ziomka, prawda?